Cześć, tu Michał Kopczyński z Warty Poznań. Dzisiejsze czasy, wiadomo, pandemia, nie sprzyjają utrzymaniu zdrowia psychicznego, dlatego chciałbym poruszyć kwestię psychologów i korzystania z ich usług. Myślę, że jest to, też mówię jako sportowiec, ale dzisiaj jest to bardzo ważna kwestia w treningu sportowca. Jak zaczynałem swoją przygodę z piłką, wiadomo, za mało lata, nie było to jeszcze tak mocno spopularyzowane, dostępne. Ciężko było z tego korzystać, natomiast teraz na szczęście no jest to coraz bardziej powszechna praktyka i wiem, że wielu sportowców, wielu moich kolegów z tego korzysta. I wiem, że szczególnie panom, szczególnie chłopakom, mężczyznom ciężko jest zacząć. Ciężko jest pójść do psychologa, no bo jak to, halo, no ja jestem facet, poradzę sobie sam, nie mam problemów. Nawet jakie mam, no to właśnie sam je przezwyciężę. Natomiast już wiem z własnego doświadczenia, że to bardzo pomaga. I jest to element treningu, tak jak ćwiczymy wytrzymałość, nie wiem, przygotowanie fizyczne, techniczne, taktyczne, tak samo to jest jeden z elementów treningu. I nie ma się co wstydzić, tylko z tego korzystać. Ja sam w pewnym momencie swojej przygody, kiedy nakładały mi się kolejne kontuzje, nie łapałem się do składu, też zacząłem korzystać. Ciężko mi się było przemóc, ale poszedłem. No i wiem, że u mnie akurat to było kilka miesięcy takich spotkań z coachem mentalnym, poprzedziły one najlepszy okres mojej karierze, więc mam podstawy, żeby twierdzić, że, no, że to miało na to ważny i kluczowy wpływ. Oczywiście to nie jest tak, że pójdziesz do psychologa i za stryknięciem palców wszystkie twoje problemy miną, ale tak, ci ludzie są doświadczeni i na niektóre problemy mają gotowe odpowiedzi, a niektóre są, wiadomo, bardziej skomplikowane, nie da się ich rozwiązać tak o, ale zawsze taka rozmowa, otwarcie się do innej osoby, opowiedzenie o swoich problemach zawsze pomaga. Ja z tych spotkań zawsze wychodziłem lżejszy, i przez następne dni zdecydowanie lepiej mi się i trenowało, i po prostu żyło, więc zdecydowanie zachęcam, żeby odłożyć gdzieś dumę na bok i korzystać z tego.